Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj Górnika. Dzisiaj przed Wami Jo, Paweł. A mogę też coś powiedzieć? No godaj. Zapraszamy. Pierwsze pytanie. Od Pawła Nie, Zębica. No ale zacznij od nowa. Od Pawła Zębica. Od nowa zacznij, bo źle padł. Powiedz. A więc pierwsze pytanie. A więc pierwsze pytanie. Od Pawła Zębicy. Tomku, kto według Ciebie jest najlepszym bramkarzem na świecie? Dlaczego jest to Martin Hudy? No, Paweł Zdębicy pada mi często, już widziałem w komentarzach, na wiadomościach prywatnych, często do mnie pisał różne wyzwiska, pogróżki. Także Pawle, sorry, no pozdrawiam Cię, hejterzy mnie napędzają, ale ja też bardzo doceniam Martina. No i tym miłym akcentem zakończmy ten temat. Okej, dobra. Może do reszty zależy jakieś pytanie. Jakie mieliście oczekiwania przed Mistrzostwami Europy do lat 21? Te godyny. Ja. Musiałeś gadać to godyny. Jakie mieliśmy oczekiwania? Na pewno jechaliśmy tam, żeby zrobić coś fajnego. Nie narzucaliśmy sobie, że chcemy zrobić, nie wiem, 6-9 punktów. Po prostu takim jednym z głównych naszych celów było to, żeby porwać tłum i wydaje mi się, że drużyna to zrobiła i po prostu daliśmy emocje całej Polsce. Chcesz odpowiedzieć? Tak, tak. No, na pewno dla nas to była świetna przygoda i bardzo się cieszę, że mogłem brać w tym udział i być z tą drużyną na tych mistrzostwach. No i też no, niezapomniane przeżycie, bo gdzieś na tym stadionie w Bolonii, gdzie graliśmy z Włochami, jak te 38 tysięcy ludzi, tak? 28. No, wszystko jedno. Zaśpiewało ten hymn Włoch, to naprawdę było to, robiło to wielkie wrażenie. A później, gdzie też byli kibice naszej reprezentacji i my też zaśpiewaliśmy ten hymn, to naprawdę gdzieś tam łezka wokół się kręci. No to kolejne pytanie. Paweł i Tomek, co chcielibyście osiągnąć z Górnikiem? Teraz ty zacznij. Dobra. No, chcielibyśmy z Górnikiem na pewno zdobyć jakieś trofeum. No, najlepiej, żeby to było Mistrzostwo Polski, bo gdzieś ja na przykład jako młody syneczek kibicowałem temu Górnikowi i też wiemy, że bardzo dawno tego nie było, takiego tutaj sukcesu u nas w Zabrzu. A gdy w zeszłym sezonie, dwa sezony temu już teraz, zajęliśmy czwarte miejsce, to było widać, jak tutaj wszyscy ludzie żyją tym Górnikiem i jakie mamy pole do popisu kibicowsko i tutaj zespołowo. I myślę, że jak zrobilibyśmy takie Mistrzostwo Polski, to nie byłoby to zapomniane na długi, długi czas, tym bardziej, że już dosyć długi okres czasu żadnego takiego większego sukcesu tutaj nie było, tak? Myślę, że tak, no jak powiedział, widać, że w Zabrzu jest taki głód sukcesu i no, trzeba jeść jakby małą łyżeczką i podejść chłodno do sprawy. Chcemy grać jak najlepiej, chcemy każdy mecz wygrywać i miejmy nadzieję, że w tym sezonie to coś fajnego nam da. Dorota Wilińska. Tomek, wiadomo, że jesteś największym śmieszkiem drużyny. Kto ci w tym dorównuje? No nie no, ze śmieszkiem. Jest od grania, a nie ośmieją się, nie? Ale myślę, że tutaj chłopcy są pocieszni, nie? No zawsze jak ktoś przychodzi, to czasami te początki są trudne, bo chłopcy się wstydzą, nie umiem się odnaleźć. No ale to gdzieś właśnie jakieś jaja trzeba porobić, coś się pośmiać, popodkręcać troszkę i wtedy ich, że tak powiem, puszczą, nie? Że też się otwierają i wtedy wszyscy gdzieś tam się razem wiążemy. To jest na pewno ważne, bo czasami nawet gdy brakuje troszkę tych umiejętności czysto piłkarskich, to na tej atmosferze, gdzie wszyscy jesteśmy zgrani ze sobą, można fajne rzeczy osiągnąć i robić. Od pani Doroty pytanie do mnie. Paweł, co poza piłką lubisz robić w wolnym czasie? Lubię spędzać czas z Tomkiem, ponieważ jest najlepszym śmieszkiem w drużynie. Pytanie do Pawła. Z którym zawodnikiem najlepiej się grał jako środkowy obrońca? Wiśniewski, Suarez, Wieteska. I dlaczego? Czemu mnie tam nie było wymienionego? Dałbyś radę, co? Proste. Pociągnęlibyśmy to? Widziałeś na treningu, słuchaj. Nie, najlepszy, naprawdę. Na stoperze. A więc wracając do pytania. Myślę, że najlepiej grało mi się z Wietesem. Ponieważ no, znamy się już 8 lat, 7-8 lat i zagraliśmy już bardzo dużo tych meczów w reprezentacjach młodzieżowych. Pozdrawiam Matusza. 75 meczów w reprezentacjach młodzieżowych, tak? Tak.
Bardzo fajny wyczyn. Gratulujemy, tak? Gratulujemy, brawo Mateusz. Super. Brawo Mati. No tak jak mówię, no, najlepiej grało mi się z nim, ponieważ no, no, znamy się od lat i jakby rozumiemy się bez słów. I myślę, że dlatego. Pytanie do Tomka. Ja poczytam, co? Jak wspominasz początki w Górniku? O, początki w Górniku. No nic, przyszedłem do Górnika. No i byłem wystraszony, no, to młody synek. Był to mega przeskok, bo wtedy byłem aktualnie zawodnikiem klasowego Gwarka Dworną Towice. Także nie było łatwo, ale gdzieś tam w rezerwach początki były trudne. Później w tym pierwszym półroczu, które byłem w Górniku, już zacząłem trenować z pierwszą drużyną. No i gdzieś było fajnie, że mogłem być w takiej szatni. Teraz to mega doceniam, że nauczyłem się tej szatni piłkarskiej od Radka Sobolewskiego, Łukasza Madeja, Bożeja Augustyna, czy innych piłkarzy, którzy zagrali... Mocno tam tak, zagrali na wysokim poziomie i prezentowali swoją osobą i też na boisku piłkarsko bardzo wysoki poziom. A poza boiskiem? Jeszcze wyższy. Także myślę, że to było fajne przeżycie i to też mnie ukształtowało jako człowieka i też piłkarsko, bo teraz wiem, jak się zachować w różnych sytuacjach w szatni czy na boisku. Później tylko były wypożyczenia, bo wiadomo, było mi trudno jako młodemu chłopakowi przebić się tutaj w pierwszej drużynie, a gdzieś chciałem zagrać wyżej niż trzeciej lidze, żeby się poogrywać i wrócić tutaj do tej pierwszej drużyny i móc walczyć o pierwszy skład. Warto wspomnieć, że Tomek zagrał chyba na każdym możliwym poziomie rozgrywkowym w Polsce. No, oprócz A-klasy. Bo w A-klasie że grał tylko na lewy Legicie. To nie liczę tego. Dobra, dali. Michał Janiec. Czy byliście grzeczni w szkole? Pomidor. Ktoś był aniołek na pewno. Ja nie, bo tam wiesz. Ja byłem na wygody. Ja byłem w miarę grzeczny, nie było tam jakichś większych problemów, ale nie, byli też grzeczniejsi, że tak powiem. Nie no, mnie to mama pora razy do szkoły wzywali, no to nie ma się co oszukiwać, nie? No ale zawsze, że tam jakiś poziom trzymał i nie było jakiegoś chamstwa, no ale głupoty, że robią, no wszystko trzeba przeżyć. Pytanie od Wojtka Zielińskiego do Pawła. Jak tam Wisłoka? Czy jeździłeś na mecze Wisłoki i jako kibic Górnika? Górnika. Problemy czytałem z czytaniem. I Górnika jako kibic. Jako Górnika, jako kibic. Dobra, już możesz. Czy jeździłem na mecze Wisłoki i Górnika jako kibic? Tak, zdarzało mi się. Na mecze Wisłoki, jak byłem młodszy i mieszkałem w Dębicy, no to praktycznie na każdym meczu byłem i kibicowałem, chodziłem na młyn. No a na meczach Górnika przed jakby moją historią z Górnikiem jako piłkarz byłem na tam dwóch, trzech meczach i no nic, no bardzo fajnie. No jeszcze pytanie na początku, bo mogłeś nie zrozumieć. Jak tam Wisłoka? Wisłoka bardzo dobrze. Zrobiła awans do trzeciej ligi. Dzięki Tomek, że mi tutaj wiesz, przetłumaczyłeś, było ciężko. No nic, no bardzo się cieszę. My jednym jednym ciągiem, Wisłoka awans, Paniówki awans, nie? Tak. Teraz będzie Darek Warzecha. Do Ogienka. Którego opuszczonego tora żałujesz najbardziej? Nie, myślę, że żałuję najbardziej gola w drugiej rundzie sezonu 2017-18 z Zagłębiem Lubin na 2-2 z rzutu wolnego. Wtedy wygralibyśmy 2-1, a gdzieś w 86 minucie Filip Starzyński uderzył obok muru, tam gdzie stałem, a ja poszedłem w ciemno za mur, także Był to mój błąd i tego żałuję, bo wtedy te dwa punkty więcej na pewno by nam troszkę dały. Teraz pytanie od Tomka z Paniówek. Paweł, dlaczego nazywają cię Batory i czemu i czy ci się to podoba? Dlaczego ty mnie nazywasz Batory? No może być. Nie wiem, to Tomek z Paniówek zadaje takie pytanie. Nie wiem, o co chodzi. Okej, odpowiem. Tomku Spaniolek, nazywają mnie Batory, dlatego, że w meczu z Śląskiem Wrocław pan Musonda kręci mną jak szeremetem. No zdarza się, no. Paweł no, nie należy do małych, szybkich, niewywrotnych, także... I stąd się wzięła moja ksywa Batory. No i Batory w porcie, nie? Tak, powolutku, hop.
A Musądzik leciał. Ale, ale co, dalej? Wygrano? Tak. Na zero z tyłu? Na zero z tyłu, no. Dziękuję. Dobra. O, Bochym. Wolisz Krupniok czy Ziemluk? Nie dobra, lubię, nie pojada. Nie lubię nic z tych dwóch rzeczy. Powiedziałem mu przed tym, co to ale jest Ziemluk. Ale Krupniok wiedziałem, co to jest, tylko nie wiedziałem, co to jest Ziemluk. Ale podaję ci, co to jest Ziemluk, byś nie wiedział i byś teraz ale nie wymyślił. Tak, nie wiedziałem, przyznaję się, ale... No to ale ja powiem, Krupniok wiedziałem. Co to jest Krupniok? Krupniok to kaszanka. A co to jest Ziemluk? Bułczanka. Prawo. W ogóle nie wiem, co to jest, bo się nie mówi. No, nie bo to z zachodu przyszło, a do Dębicy dali, to jeszcze, ta, jeszcze, nie to jeszcze trzeba poczekać, nie? Dobra. Poczytaj to. Dobra. Od tego na górze. Do Tomka. Czterech zagraniczni piłkarze masz lekcję języka polskiego, czy go durś po śląsku? Czy ja mam lekcję? No, przydałoby się na pewno, ale czy ma, to nie wiem. O matura znowu wszystko tak ma być z polskiego na bardzo wysokim poziomie. 31%? Nie, 38. O. Czy 36? To tak na ślizgu. No ale no co, zdołaj czy nie? No tak. No. Ja na lekcję polskiego nie uważam, bo twierdzę, że nie potrzebuję. No ale też chłopców gdzieś tam uczyłem tutaj po śląsku gadać tych zagranicznych, bo Suarez już tam różne głupoty po śląsku umiał gadać. No nie mogę powiedzieć, bo to no głupoty. Ale jakaś tam po śląsku już coś chytali, nie? To jak w szatni cały czas się posługuje tym śląskim, no to chcąc nie chcąc, oni coś łapią, nie? Do Tomasza. No. Znasz wszystkiego teksty zespołu Bar na pamięć? Umiałbyś z marszu zastąpić Fatra na koncercie, jakbyś musiał? Myślę, że ja. Myślę, że by to pociągnął. Ja mógłbym robić zachórek, myślę. Ty byś mógł robić zachórek. Bo zawsze jak śpiewam refren, to on powtarzał, nie? I na przykład już teraz wiem, że dni są tylko po to. Po to. No i on taki chórek zawsze robi, nie? By mógł być chórkiem. No ale myślę, że wszystkie piosenki mojego Ginka Fatra, pozdrawiam cię Ginuś. Pozdrawiamy. Bych zaśpiewał. Znany, lubiany. Ja to czuję, ja to czuję. Mam jakiś plan B, nie? Na wszelki wypadek. 5 czy 4 jest w zespole BR, czy 5 to wszystko jedno. Myślę, że tam ojciec mnie pamięta. Ostatnie pytanie. Igor Jureczko. Pytanie do obu panów. Zaśpiewacie nam Gołębiorze? Możemy, nie? A trzeba ten, taśmę, nie taśmę, tylko tą, jak to się mówiło w tym szansie na sukces? Podkład profesjonalny, podkład profesjonalny czy amatorski? Profesjonalny. Czekaj, zrobimy to. Sekunda. Może to tak sam refren chyba tylko, co? Nie, sam refren. Ty, ale Genek to już oleje. A, Genek jest dumny, rozumiesz. Czekaj. To od refrenu. Dobra. Jedno dopiero na Pele zrobił mi czempiona. Gołębiorze, Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie chody mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. Pięknie! No i tym miłym, akcentem myślę, że my skończyli. Dziękujemy za zadane nam pytania. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej o nas. No a w następnym odcinku Zapytaj Górnika będziemy widzieć Kamila Zapolnika i Adriana Griszkiewicza. Zapraszamy do zadawania pytań i zapraszamy na stadion do zadawania pytań w komentarzach. No albo na łopy. No co? Na łopy! Co to znaczy na łopy? Nie. Na opak. Można odwrót. Jest gorol, nie? Normalnie jest gorol. No, co jest? No godę, no zapraszamy. Ale zadawania... już wszystko od początku mówić. Nie, możesz powiedzieć zapraszamy do zadawania pytań. Zapraszamy do zadawania pytań. I zapraszamy na stadion. I zapraszamy na stadion. No. Pod komentarzem, pod tym, pod filmikiem. Dziękuję. Co? To jadę dość.